No, 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 no. I takim oto, szanowni państwo, za tym komentarzem rozpoczynamy omówienie aktualizacji 0.12.1, w której to Wargaming przechodzi już sam siebie i dopierdala nam wczesny dostęp na dwie linie naraz. Pierwsza linia to jest wprowadzenie hybrydowych pancerników amerykańskich, a druga linia wprowadzona we wczesnym dostępie równocześnie z tą pierwszą to jest linia brytyjskich okrętów podwodnych. Niewiele istotnych zmian wchodzi w tym patchu, także taki gówno patch wprowadzający po prostu kolejne źródło dochodu i będziemy sobie tutaj omawiać konkretnie, co tutaj jest wartego uwagi, a nie ma tego wiele, także powolutku do przodu. Więc tak, zacznijmy sobie od przepustki bitewnej, jak to pięknie jest to sformułowane, zgodnie z tradycją, czyli kurwa trzech paczy raptem. Przepustka bitewna darmowa nam da, co nam da darmowa? Kontenery z rzadkimi premiami ekonomicznymi, także tokeny, żetony brytyjskie, a za płatną dostaniemy 10 000 żetonów punktów badawczych. No to dobra. Specjalny dowódca, statua walności, wygląda tragicznie. I co się zmieniło we wczesnym dostępie? Absolutnie, kurwa, nic się nie zmieniło. Czyli miesiąc doili hajs z ludzi i teraz będą doić drugi miesiąc, bo jeszcze dochodzi wczesny dostęp okrętów podwodnych. I tutaj mamy, szanowni państwo, nadal informację, że Nebraska jest dostępna za żetony, tak? A nie, pakiet premii. Czyli Nebraska jakoś tam inaczej była dostępna. Już nie pamiętam, powiem szczerze, nie zwróciłem uwagi, bo wczesny dostęp to jest dla mnie marketingowy sukces Wargamingu, że ludzie kupują okręty premium, znaczy okręty drzewkowe wcześniej, kupują za pieniądze, ale ogólnie cała idea wczesnego dostępu jest dla mnie poroniona, także to jest inna sprawa. Ale tier 9 będzie dostępny za dublony w zestawach losowych, no i dycha za zrobienie łańcucha bojowych misji i kupienie tego okrętu na sam koniec, także tak to wygląda. No i tak jak tutaj wcześniej zaczęliśmy sobie omawiać, że tak powiem, brytyjskie okręty podwodne. Jakieś tam charakterystyki ogólne. Główne uzbrojenie nowych okrętów podwodnych składa się wyłącznie z torped naprowadzanych akustycznie. Duża liczba na salwę, szybki reload i wysoka prędkość, ale niskie uszkodzenia. Czyli mamy to samo, co mamy na paneuropejskich niszczycielach, tylko że tutaj mamy torpedy hydroakustyczne. Duża zdolność zanurzania, ale mała pula HP, także może będzie dobrze i łatwo je zatapiać. Na ich pokładach znajdziemy następujące sprzęty. Grupa naprawcza, detektor okrętów i hydrolokator, co jest standardowym zestawem dla jednostek tej klasy. Gdzieś tu czytałem, że te brytyjskie okręty podwodne mają służyć do zwalczania innych okrętów podwodnych, czyli to, co klasycznie Wargaming robi, najpierw tworzy problem, a potem sprzedaje do niego rozwiązanie. Rozumiem, że razem z wejściem brytyjskich subów wejdzie okręt premium, który będzie, szanowni państwo, jeszcze lepszy w tym, co robi i będzie właśnie te okręty podwodne zwalczał, chyba że mylę gałęzie i to będzie gałąź radziecka do tego się sprawdzała, a nie brytyjska, ale mniejsza o to, bo okręty podwodne mnie gówno obchodzą, także przejdźmy sobie dalej. Globalne misje bojowe to jest misje, które będzie robił cały serwer. Czyli będzie wielu graczy składało się na wynik w tych misjach. Zobaczcie, że mamy tutaj 100 milionów wytankowanego. A nie, 100 milionów zadanego na przykład damage'u. Co tu jeszcze mamy? Milion bazowego expa, także to po prostu zadania dla całego serwera. Jak będą wyglądały nagrody na razie? Nie ma tutaj konkretnych informacji, ale myślę, że coś się tam niedawno pojawi. Przygoda, cesarzowa mórz. Zadanie związane z otrzymaniem krążownika Brisbane. To jest taki minotaur, który nie będzie miał dymu, będzie miał obeki, będzie miał radar i będzie miał przyzwoitą wykrywalność. Czy to będzie warty okręt zakupu, to powiemy sobie później, bo jest jakaś szansa, że ten okręt sobie sprawię albo go postaram się zdobyć szybko i będziemy na jego temat dyskutowali w oddzielnym materiale. Po prostu mamy minotaura z obekami, bez dymu i z tą samą naprawką, którą ma minotaur. Także no, trochę kaskaderka, ale może będzie fajnie. Bitwy klanowe. Kto to w ogóle jeszcze gra? Ale zobaczcie listę zabronionych okrętów. Ohio, Vermont, Kreml, Prusen, San Vincent, Thunder, Republika Louisiana i Smaland. Także całkiem pokaźna lista. Z pancerników co nam zostaje? Montana jest? Nie ma.
Yamato też nie ma. Także no, wybór się skurczył. Nie więcej niż łącznie 3 okręty Kleber lub Marceau lub kombinacja. Nie więcej niż 1 okręt Pietropawłowsk lub Napoli na drużynę i nie więcej niż 1 Marsylia, także może i spoko. Tak, oczywiście nie ma tutaj niezwykle zbalansowanych okrętów podwodnych plus całkiem dobrze zbalansowanych lotniskowców. Szkoda, bo WG wsadziło tyle pracy i tyle pieniędzy w to, żeby takie niesamowite projekty stworzyć, a teraz nie wpuszcza ich do trybu zorganizowanych. Ciekawe dlaczego. Tryb dominacji z nowymi ustawieniami. Otóż na początku 150 punktów, a nie 300 tak jak było, plus 40 punktów za zniszczenie i minus 25 punktów za stratę okrętu. Także ma to sztucznie wydłużyć bitwy. Może i dobrze, bo im dłuższa bitwa, tym więcej jesteśmy w stanie w niej zrobić. Także to jest całkiem spoko. No i jak się przyjmie, to będzie wprowadzane na większej ilości map. Zmiany wizualne i techniczne to tam akurat nie jest istotna sprawa. Zmiany w unikalnych ulepszeniach. Tutaj warto się pochylić nad tym. Powiem wam szczerze, przestudiowałem sobie to troszeczkę i najbardziej interesującą zmianą jest aerozolowy system zasłony dymnej dla Minotaura, gdzie czas działania wytwornicy dymu zostaje zwiększony ze 150 do 300%, czyli ten dym, o ile pamiętam, będzie nam się rozkładał minutę. Będziemy mieli kroczący dym przez minutę, a potem 90 sekund mamy jeszcze strzelania z ostatniej chmury. Także to wygląda, powiem wam, całkiem interesująco. I zmniejszono karę do czasu rozpraszania, a zwiększono. Czyli ostatnia chmurka będzie nam trwała o 20% krócej, a nie o 15%, niż jakbyśmy tego materiału nie mieli. Na Zetce dodano 5% do prędkości torped na przykład. Na Kremlu usunięto ograniczenie nakładania na liczbę ładunków sprzętu eksploatacyjnego. Także no coś tam się pozmieniało, ale myślę, że to na Minotaurze jest najciekawsza opcja. Zbrojownia. Niemieckie Harugumo, czyli Z-42, okręt wyposażony w 5 podwójnych stanowisk dział kalibru 105 mm, czyli to samo, bardzo dobre pociski przeciwpancerne, wysoka penetracja obeków, ale niskie uszkodzenia, także albo palimy, albo walimy z pepanców. Te działa wyglądają jak sekundarki z lotni niemieckich i ze Schlieffena, także tak to się prezentuje. Okręt dostępny za 27 tysięcy jednostek stali i będę go brał od razu, także zapraszam was za jakiś czas na recenzję. Co dalej? Tu możemy sobie kliknąć dzień premium, dodatki i zawartość, co tam jest wprowadzane. Nowa dowódczyni, naszywka, naszywki dla CC-ków, flagi. Aha, Admirał Ushakov i Sekiryu zostają wprowadzane do gry, także podejrzewam, że tego Sekiryu się zacznie robić dużo. Może nawet jakiś superlotniskowiec sobie kupię w takim wypadku. I przypominam o zmianach, że w aktualizacji 12.4 zostaną wycofane za punkty badawcze, przepraszam, za Free Expa, okręty Groningen, Hayate, Azuma i Agir będą dostępne do kupna za węgiel, a chyba prościej zdobywać punkty Free Expa niż węgiel zbierać. I to z ważniejszych rzeczy tyle. Jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że już tu jesteście, informuję Was, że póki co robię przerwę od streamów. Nie wiem na jak długo, nie wiem kiedy wrócę. I zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Postaram się, żeby w miarę regularnie pojawiały się materiały na YouTubie, a streamy sobie na razie odpuszczam, bo powiem szczerze, lekkie wypalenie wyczuwam. Także na razie tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.